Wiecie, dlaczego na tym materiale mam koszulę? Ponieważ tak jak ten wideorejestrator jest idealnie dopasowany. Nie ma tutaj żadnych kompromisów. Materiał, jakość wykonania i dopasowanie do moich potrzeb jest tutaj idealne. Przed nami recenzja wideorejestratora bez kompromisów firmy XBlitz model Genesis 4K. Ja jestem Adrian i zapraszam Cię dzisiaj do tej wideorecenzji. XBlitz Genesis 4K to tak naprawdę poprawiony model wideorejestratora, którego sam osobiście prywatnie używam. A jest to model XBlitz model Magnetic, ale w tym wypadku dostajemy o wiele więcej za naprawdę rozsądne pieniądze. To, co wyróżnia ten wideorejestrator na tle innych, jak również na tle konkurencji, to, że jakość materiału stoi na najwyższym poziomie w tym wypadku. Bo trzeba przyznać, że dzisiaj rozdzielczość 4K w wideorejestratorach w dalszym ciągu nie jest standardem. Dlatego jest to produkt typowo premium dla naprawdę wymagających klientów. Rozdzielczość 4K w 25 klatkach na sekundę lub w 2K w 30 klatkach na sekundę. Ten wideorejestrator jest zbudowany na matrycy Sony Stravis model MX335, który posiada matrycę 5-megapikselową. Więc naprawdę jakość materiału robi robotę. Oprócz tego, zobaczcie, ekran o przekątnej aż 3 cali, czyli naprawdę dużo. Gdyby tego było mało, ten ekran jest dotykowy. Więc to już kolejny ukłon w stronę firmy XBlitz, że zdecydował się właśnie pójść w tym kierunku. Rejestrator jest naprawdę idealnie skrojony pod takich ludzi wymagających, jak na przykład ja. Wracając do rozdzielczości tego właśnie oto ekranu dotykowego, która wynosi aż 640x336 pikseli, powiem Wam, że rozdzielczość również w tym wypadku jest naprawdę wysoka. Wracając do samego obiektywu, szeroki kąt, 170 stopni, G-sensor, detekcja ruchu, tryb parkingowy, GPS, posiada oczywiście mikrofon, wbudowaną baterię o pojemności 280 mAh i to, co zawsze mi brakowało również w wideorejestratorach, to nie port mikro czy mini USB, a USB typu C. I w tym wypadku mamy tak naprawdę USB typu C. Mamy USB typu C. Ale dlaczego powiedziałem tak naprawdę? Ponieważ w uchwycie, który montujemy na szybę, tak się prezentuje, w uchwycie mamy USB typu C. I tutaj naprawdę niski ukłon w stronę właśnie, że XBlitz zdecydował się w końcu w tym modelu Genesis 4K przejść na USB-C. To w samym wideorejestratorze, to w dalszym ciągu, w tym wypadku, w samym wideorejestratorze posiadamy USB mini. Jakość wykonania tego właśnie oto produktu, tak jak kategoria, przez którą przechodzimy na stronie producenta, są to kamery premium. W tym wypadku mamy do czynienia z kamerą, która jest premium i to czuć. Czuć na każdym kroku, na jakości wykonania samego uchwytu, który ma wbudowany właśnie moduł GPS, czy to ekran dotykowy, czy wielki tak naprawdę jak na wideorejestrator ekran o przekątnej 3 cali i jeden fizyczny przycisk. Oprócz samego wideorejestratora,
którego właśnie widzicie, producent dostarcza nam tak naprawdę masę dodatków i akcesoriów. Zobaczcie. Oprócz ładowarki samochodowej, która nie jest tak naprawdę normalną ładowarką, ponieważ w tym wypadku mamy dodatkowo możliwość podłączenia na przykład kabla od telefonu. Różnego rodzaju taśmy dwustronne, czy to na przykład na uchwyt w dwóch sztukach, czy nawet spinki do przytrzymania sobie gdzieś kabla, jeżeli będziemy go wkładać na przykład pod sufitkę, a do tego przyda nam się prosta łyżka, dzięki któremu na przykład nie porysujemy sobie naszej podsufitki. Oprócz tego, standardowo już, jak dla tej firmy, dostajemy czytnik kart microSD, instrukcję obsługi, przechodzimy do samego menu tego właśnie oto wideorejestratora i zobaczycie, jaka mnogość funkcji i wyborów ma właśnie ten oto wideorejestrator. Tak prezentuje się ten wideorejestrator po uruchomieniu. Zobaczcie, ekran dotykowy, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo responsywny. To na pewno na plus. I co możemy tutaj tak naprawdę zmieniać, ustawiać i sprawdzać? Wchodzimy sobie w menu i od samej góry mamy rozdzielczość. Tak jak wspomniałem na początku, 4K w 25 klatkach, 2K w 30 klatkach. Ja powiem Wam, że używam 4K w 25 klatkach, czy to na tym wideorejestratorze, czy na rejestratorze Magnetic, również 4K. I według mnie jakość jest idealna. Kodowanie obrazu w dwóch kodekach, H265 i H264, jednostka prędkości, to wiadomo, że ustawiamy kilometry na godzinę. Uśpienie ekranu, czyli po jakim czasie ma się nam ekran wyłączyć. Mamy możliwość minuta, trzech lub żeby ekran się nam nie wyłączał. Częstotliwość standardowo 50 Hz. G-sensor, tryb parkingowy, czułość sensora ruchu, format daty, czy audio ma być nagrywane, głośność, jaką możemy sobie wybrać, jaką wydobywa właśnie ten oto wideorejestrator, bo on ma również tutaj głośnik, nagrywanie w pętli, ustawienie czasu, ustawienie stref czasowych, język, formatowanie karty SD, czy GPS ma być włączony, czy wyłączony, GPS info. No jesteśmy teraz tutaj u mnie w mieszkaniu, więc żadne satelity nie zostaną wykryte, no ale to jest oczywiste. Reset systemu i informacje o urządzeniu. Teraz zapraszam Was do materiału wideo w różnych warunkach oświetleniowych, wykorzystując właśnie ten wideorejestrator w rozdzielczości 4K, 25 klatkach na sekundę. Jest to firma XBlitz, model Genesis 4K. Zapraszam. Pamiętajcie, że to właśnie Wy oceniacie i to Wy kupujecie produkty pod swoje własne preferencje, ale ja z czystego serca mogę coś takiego polecić, ponieważ według mnie jest to najlepszy wideorejestrator na pewno w tej cenie.
To wszystko w tym materiale, a Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.